mocnym kolanem. Czech kontynuuje atak. Chodzi na te ciosy. Oj, 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 oj. Leciały gdzieś w stronę gwiazd. Oj, oj, Dominika Humburgera. Ostatnie 15 sekund jeszcze obrotowy. Nie Łokieś, tylko backfistem gdzieś szukał tutaj uderzenia. Nine. Mocny w tej walce, nie robi kroków wstecz, nie boi się tych wymian, wchodzi na te ciosy. Oj, 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 bardzo mówił. Trafił Skiba, ale przede wszystkim wydaje się, że Skiba przez chwilę stał na jednej nodze. Teraz przytomnie, duża zapaśnika, zejście do nóg, winta. Wprowadzony na metę Damianie, ale wstaje, czym sprężyna odbija się od białej maty. Ma niesamowitą też czutkę do kontrowania Damiani. Eight. Dominik Humburger w natarciu, szuka tego skrócenia dystansu, szuka tego klinczu, szuka wymiany uderzeń z Bartoszem Leśkiem. Czy dobry Łokieś na rozerwaniu, wykonaniu Polaka, natomiast Czech nieustępliwy, rozrzuca kolejne ciosy. Jest na Łokieć. Oj, 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 trafił Leśko! Jest spotkaniowy sierp, jeszcze poprawił frontem. Poleciały gdzieś w stronę gwiazd. Oj, oj, Dominika Humburgera, idzie Leśko na wojnę z wojskowym z naszej, za naszej południowej granicy. Nie wiem, czy to była dobra decyzja z tym wprowadzeniem, ale ma to Leśko, sprowadza Czecha na matę. Wydawało się, że idzie Humburger, idzie tutaj po kolejne zwycięstwo, a tymczasem odwraca całą sytuację Leśko. 7. 17 pojedynków zwycięskich, 19 walk zakończonych przed czasem. Ma swój moment Damian Piwowarczyk już w pierwszej rundzie. Może poszukać skończenia. Czy pójdzie pod to Damian Piwowarczyk? 6. To jest zawodnik, który nawet w walkach semi-pro miał okazję występować na galach profesjonalnych. Także to obycie z dużymi arenami ma na swoim koncie. Idzie pokończenie się. Będzie duszenie. Ależ to zrobił Kacper Fornalski! Witamy w KSW! Witamy na ścieżce zawodowej! No małolacik, dobre to było! Piękny występ od A do Z. Pełna kontrola od pierwszej do ostatniej sekundy. 5. Ale nie odpuszcza Steven Krty. Cały czas w natarciu czeski zawodnik. Cały czas szuka właśnie wysokiego tempa, bliskiego kontaktu z Borkowskim. Widzi, że Polak ma problemy. Jest twardy Borkowski. Stara się kleić do przeciwnika, trafił zostać w tej walce. Strawił mocnym kolanem. Czech kontynuuje atak. Zbiera ciosy. Borkowski. Zasłania się Borkowski, ale czy to jest inteligentna obrona? Jest sędzia Bronder blisko. Za chwilę może być koniec. Tak jest! Steven Krt! Witamy w KSW, kolejny imponujący debiut. Krrrrrt! Nice! Tak, tak powinniśmy chyba celebrować jego zwycięstwo. Naprawdę przyjemny występ. 4. Stara się skręcać Krystian, wracać na nogi. My znamy Szczepaniaka z jego nokautów, ale przecież na jego koncie również są poddania. Dwukrotnie tak kończył i teraz też idzie. Oj, brawo, oj, podda, ciasno to siedzi, może być za chwilę klepanie. Dopina, dopina, jest! Ależ się wkręcił, niczym wąż! Coś nieprawdopodobnego, jak kto wyczarował Artur Szczepaniak. Wziął ten pojedynek z niżej notowanym rywalem, natomiast wraca na odpowiednie tory. Potwierdza swoją klasę i pozycję w dywizji półśredniej. Gratulacje, królu Arturze! 3. Nie wiemy, jak sytuacja zdrowotna i czy coś się wydarzyło z tą nogą Damiana Piwowarczyka. No rozjechał się prawie do szpagatu Damian Piwowarczyk, nie wyglądało to zbyt komfortowo. Konsekwentnie, za plecami, idzie za ciałem swojego rywala, za biodrami podąża Marcin Wójcik i wpina się po raz kolejny. Ale bardzo mądrze, chce sobie oprzeć ciało Wójcika o siatkę Piwowarczyk, żeby ściągnąć nieco właśnie tej... Siedzi głęboko, ciasto! Dopina Wójcik, wrzuca Piwowarczyk. Ale jest jeszcze gorzej. Poprawia. Nie ma wpiętej. Piwowarczyk! Był o sekundy od przegranej Wójcik. A tymczasem chwilę potem cieszy się ze zwycięstwa. Ależ fenomenalna runda. Od razu tak, siada na Radku Paczuski, stara się zbliżyć do niego jak najszybciej. Dobre, lewy. Kapitalny, czyściutki. Pięknie po schodzie trafiony lewym, proszę, jeszcze po raz kolejny trafia Paczuski. Żeby idzie. Tylko nie przesadził. Ależ idzie teraz z kolei Lajcer Kuni, zraniony Radek Paczuski, ależ awantura. Dobry łokieć na rozerwaniu. Powinien się ruszyć teraz na nogach. Radek trafił kilkukrotnie, ale również zainkasował mocny cios. 30 sekund, a obaj byli podłączeni. Znowu trafia Laid. Idzie do przodu reprezentant Francji i Algierii. Ależ trafia teraz Paczuski, ależ posłał! Tańczy, 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 tańczy,
najbardziej szalona minuta, jaką widziałem w KSW! Co tu się wydarzyło? Poszedły na wojnę Zeruni, ale tutaj więcej argumentów. Lepsze pompy, celniejsze, precyzyjniejsze atrybuty miał po swojej stronie w Arsenale Radosław Paczuski. Przecież to był jeden wielki knockdown z obu stron. Oni byli od pierwszego uderzenia non-stop podłączeni. One. Szuka poddania, po raz kolejny atakuje nogę Joniak. Czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. No i na ziemi oglądamy trochę takie starcie zapasy kontra BJJ, mam wrażenie. Tak, skupia się przede wszystkim do kary. Nie. Teraz jak poszedł. I to on idzie po balakę. Dżabrajów idzie po balakę ciasno, na ciasno. Będzie musiał spiekać nogą. Jest niebezpiecznie. Jest koniec! Ależ to zrobił, ależ wyczarował. Odpowiedział akcją za akcję i wygrywa to w spektakularny sposób. Islam Dżabrajów z drugim zwycięstwem w organizacji.